Prezydent Łukasz Borowiak przedstawił obszerny dokument podsumowujący jego 4-letnią kadencję. 4-osobowa rodzina rocznie wyrzuca 504 zł do kubła ze śmieciami, jeśli nie segreguje odpadów. Segreguj, to się opłaca. Sprawa banerów Prawa i Sprawiedliwości jest komentowana w mediach społecznościowych. Internauci mówią o łagodnym potraktowaniu Komitetu PiS przez prezydenta Łukasza Borowiaka. Zapytaliśmy, czy prezydent miał prawo je usunąć. Zniknęła część chodników na ulicy Słowiańskiej. Układanie nowych stopniowo zacznie się w przyszłym tygodniu. Sprawdzamy postępy prac na ulicy Słowiańskiej. Basen środowiskowej pływalni edukacyjnej wzbogacił się o dodatkową atrakcję. To 17-metrowy dmuchany tor przeszkód, z którego będzie można korzystać do wtorku. Tradycje wiejskie są niezwykle ważne dla mieszkańców Bukówca Górnego. 26 sierpnia wieś będzie celebrować doroczne święto plonów.